Oczesz ten darowy baszkość przed Wojczyku. Masz? Strzelcy wyróżnieni. Złożenie przyrzeczenia na sztandar. Do sztandaru. Masz? Do przyrzeczenia. Wstępując w szeregi. Wstępując w szeregi. Związku Strzeleckiego Strzelec. Związku Strzeleckiego Strzelec. Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Przyrzekam. Przyrzekam. Przez całe me życie. Przez całe me życie. Dobro Rzeczypospolitej Polskiej. Dobro Rzeczypospolitej Polskiej. Nade wszystko. Nade wszystko. Inne wyższe dla mnie będzie. Inne wyższe dla mnie będzie. Niepodległości jej. Niepodległości jej. Zawsze gotów będę bronić. Zawsze gotów będę bronić. Do ostatniej kropli krwi. Do ostatniej kropli krwi. Służył będę. Służył będę. Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Do ostatniego tchu. Do ostatniego tchu. A wszystkie moje czyny i zamiary. A wszystkie moje czyny i zamiary. Tej najwyższej służbie. Tej najwyższej służbie. Podporządkowane będą. Podporządkowane będą. Przyrzekam. Przyrzekam. Powinności moje. Powinności moje. Jako strzelca. Jako strzelca. Z dobrą wolą i wiarą wypełniać. Z dobrą wolą i wiarą wypełniać. Prawa strzeleckiego. Prawa strzeleckiego. Gorliwie przestrzegać. Gorliwie przestrzegać. Polecenia przełożonych. Polecenia przełożonych. Chętnie wykonywać. Chętnie wykonywać. Wszystko, co teraz przyrzekam. Wszystko, co teraz przyrzekam. W sumieniu moim. W sumieniu moim. Do głębi zważyłem. Do głębi zważyłem. A przyrzeczenie moje. A przyrzeczenie moje. Stwierdzam. Stwierdzam. Uroczystym słowem i honorem. Uroczystym słowem i honorem. Wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Po przyrzeczeniu. Strzelcy wyróżnieni. Złożenie przyrzeczenia na sztandar. Do szyku. Stąd. Poczet sztandarowy. Baczność. Do szyku. Masz. Baczność. Zawiązała mnie do kilku słów i modlitw w intencji nowych rekrutów i w intencji tych, którzy odeszli do Pana. W przededniu uroczystości 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości już od ubiegłego roku gromadzimy się tu w Kaplicy Pamięci, aby być świadkami tego pięknego przyrzeczenia. Młodzi rekruci składają przyrzeczenie na sztandar, że będą wierni i przestrzegali tego, co przed chwilą słyszeliśmy. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, że w obecności tak dzisiaj wielu osób mogli to przyrzeczenie złożyć. Troszkę chciałem Was też przeprosić, że się wszystko opóźniło, ale na drugi rok już zdecydowaliśmy tu z dowódcą, z panią dowódcą, że połączymy tę uroczystość mszą świętą, aby było jak najwięcej świadków tego wielkiego wydarzenia. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy dbają o to wychowanie młodzieży w takim duchu patriotycznym i życzę Wam, żeby Wam sił nigdy nie brakło i żebyście się nieustannie spotykali z życzliwością ludzi, bo czynicie wielkie dzieło i w tej intencji się modlimy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wieź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła.
za zmarłych członków organizacji społeczno-wychowawczej Strzelec. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Za zmarłych rodziców i tych, których szczególnie wypominamy w listopadzie. Wieczny odpocznek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Znajdujemy się w Kaplicy Pamięci Narodowej w parafii na Świętej Marii Panny Królowej Polski, gdzie właśnie przed chwilą odbyło się przyrzeczenie strzelców. 6 nowych rekrutów właśnie złożyło przyrzeczenie na sztandar. Po przyrzeczeniu udajemy się do naszej siedziby, gdzie wraz z najbliższymi naszych strzelców, zaproszonymi gośćmi, będziemy właśnie świętować podniosłą uroczystość. Będzie przeczytany rozkaz, będą przeczytane awanse, będą wręczane akcje. Nasza jednostka liczy w tej chwili około 300 osób. Przybywa co tydzień nowych, także rozwijamy się. Mogę też się pochwalić, że od niedawna jesteśmy też dowództwem okręgu i podlegają pod nas jednostki strzeleckie z województwa łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i jawsko-pomorskiego. Młodszy inspektor Adrukiewicz. I strzelec Związku Strzeleckiego Wiktor Matwiejczyk. Moja przygoda w strzelcu zaczęła się prawie 20 lat temu. Skończyłem 16 lat wtedy. Z moim przyjacielem pierwszy raz poszliśmy na pierwszą zbiórkę i tak się zostało już dzisiaj. Mniej bardziej aktywnie 20 lat w strzelcu, mniej aktywnie w związku z tym, że założona rodzina, praca zawodowa. Ale w dniu dzisiejszym ludzie dumni z tego, że mój syn również złoży przyrzeczenie, jak ja, powiedzmy to 20 lat temu. On wstępuje w te szeregi, przestaje być rekrutem, zaczyna być strzelcem. Swoją przygodę strzelców zacząłem, kiedy miałem 11 lat, więc no, już idzie drugi rok. O strzelcu dowiedziałem się od taty i bardzo chętnie zapisałem się przed wejściem w tą przygodę. Stresowałem się, bałem się strzelców, a teraz znajduję się wśród nich. Co robisz? A spokojnie, jakie zajęcia? Zajęcia w polu, zajęcia z musztry, zajęcia z bronią, wyjście do lasu i różne uroczystości. Myślałem, że w tym wojsku będę tam służyć. Mam nazwisko zdanie. Byłem, jestem członkiem strzelca. Teraz może bardziej sercem. Nie duchowo. Miałem stopień sierżanta. Tak jak tu poprzednicy mówili, pierwszą zbiórkę poszliśmy razem przez 20 lat. Z braku czasu córkę nie musiałem namawiać. Może ta sama krew. Życzę jej wszystkiego najlepszego. Żeby jak najdłużej to trwała. Strzelec Kuc należy do Związku Strzeleckiego już ponad rok. Właśnie przyszłam do strzelca ze względu, czyli może nie tyle ze względu, ale tak samo, żeby kontynuować tę taką tradycję. Jako że mój tata był strzelcem, też postanowiłam pójść do niego. Zresztą moja mama także była. Według mnie każdy może stąpić, czy to jest dziewczyna, czy chłopiec. Każdego traktuję równo. Oczywiście czasami jest trochę ciężej dla nas, ale da się to trzymać. Bóg zapłać księdzu. Serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję, że byliście wszyscy dzisiaj z nami. Jest to bardzo ważny moment, bardzo podniosła chwila dla nowych strzelców. Zapraszam wszystkich teraz do naszej siedziby na ulicy Parbiaską 20 na ciepłą herbatę, kawę, na ciastko. Także serdecznie wszystkich zapraszam.